Miałem dzisiaj samolot do 8.15, ale no niestety samolot uległ jakiemuś... No coś się tam zepsuło i po prostu opóźnili mi samolot 2 godziny. Przyleciałem do Katowic o godzinie 1 i już wiedziałem, że na pewno nie zdążę, bo nie było to w ogóle jakoś realne. Dzwoniłem po wszystkich po prostu i mówiłem, że nie, tak sobie nie było i tak nie dojadę. Kazałem przyjechać, przyjechałem. No ale oczywiście już za późno było i tylko sobie dzisiaj pokonałem zawody. Ty byłeś tutaj w trakcie, na przykład jak późno po starcie zawodów? No, przyjechałem na cały 7 bieg, więc to już tak nie było sensu i tak mówię. Szkoda chyba, bo te zawody to taka troszeczkę przepustka do eliminacji Grand Prix. Liczyłeś może na... Znaczy, na pewno liczyłeś na dobry. Znaczy w eliminacjach już jestem w Grand Prix w tym roku, tylko bardziej mi teraz chodziło o mistrzostwa Europy i chciałem tutaj powalczyć, ale no cóż, to już nie moja wina. Samolot się zepsuł i cóż, tak czasem też było. W tym roku zmieniłeś barwy klubowe w polskiej Ekstralidze. Co powiesz o swojej nowej drużynie? Na pewno mówiłeś to wiele razy i wielu osobom, ale możesz jeszcze raz tak krótko opisać. Macie bardzo fajny, przede wszystkim chyba ambitny i waleczny skład. Dokładnie, mamy fajny skład, atmosfera też jest bardzo fajna. Fakt, że no, do tej Tarnowskiej, którą mieliśmy w zeszłym roku, to będzie jeszcze daleko, ale naprawdę jest super. Cóż, mamy rzeczywiście fajny, waleczny skład i myślę, że w sezonie będzie fajny wynik. Jeszcze wiadomo, to jest początek sezonu, jeszcze troszkę trzeba dograć tych silników. Ja też jeszcze mam kilka do sprawdzenia, więc jeszcze troszkę trzeba pojeździć. Chłopacy też myślę, że z biegiem czasu dojdą do tego i na ligę już będziemy gotowi i pojedziemy do Gorzowa w dobrych strojach. No właśnie pierwszy mecz w Gorzowie. Jak oceniasz szanse waszego zespołu KS Toruń na walkę z mistrzem Polski? Myślę, że tak naprawdę to też zweryfikuje, w jakiej formie jest, bo wiadomo, że sparingi też to nie są takie jakieś zawody, do których się wszyscy przykładają tak mega na 100%. Fakt, że trzeba popróbować różnych ustawień, bo akurat trafi się, że rzeczywiście będzie jakieś tam przełożenie takie, które by się nie sprawdzało, na sparingu się sprawdzi. Więc tak jak mówię, mimo tego, że tam sparingi nam jakoś nie szły super, ale też Gorzów wczoraj pojechał do Zielonej Góry i dostał samotny łomot. Widzieliśmy. Więc no ale tak jak mówię, to są tylko sparingi, trzeba próbować i na ligę wszyscy już będą przygotowani na 100%. Jak się czujesz w roli seniora po raz pierwszy? Jest jakaś różnica była w przygotowaniach? Czy jedziemy sprawdzonym? Znaczy miałem 3 treningi też w Toruniu, więc tam jeździłem. Fizycznie czuję się dobrze, bardzo dobrze, bo chyba nie byłem jeszcze tak przygotowany do sezonu. Sprzęt mam myślę też w porządku. Te sparingi, jakieś tam turnieje indywidualne wychodzą ok. Też liga zagraniczna, Anglia mi dużo daje, dużo jazdy, więc myślę, że w sezonie jeszcze będzie lepiej. Jeszcze jedno pytanie odnośnie do twojego nowego zespołu, pary. Czy już macie ustalone, wiesz, z kim będziesz w zestawieniu na skład, czy to jest po prostu jeszcze demokracja i jeszcze do ustalenia? Nie, myślę, że to jest do ustalenia jeszcze i siema. To jest do ustalenia wszystko. Ja z kim przyjdzie jechać, to będziemy robić wszystko, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik i myślę, że taki będzie. Tutaj była piąteczka chyba z trenerem Pawłem Baranem. Miło wspominasz na pewno ten czas. Nie możesz się doczekać na przyjazd do Tarnowa, na mecz ligowy? No tak, czas w Tarnowie naprawdę był super spędzony. 3 moje póki co najlepsze lata. Naprawdę dużo się nauczyłem i mam nadzieję, że w przyszłości to wykorzystam. Na pewno fajnie będzie wrócić do Tarnowa. Fakt, że już w innej drużynie, ale fajnie. Myślę, że dodawałem się drużynie jak najlepiej i próbowałem, starałem się robić jak najlepszy wynik dla klubu, dla kibiców, dla sponsorów, dla Tarnowej. Myślę, że nie było tak źle. No i myślę, że zostanę miło przywitany, bo chyba tak powinno być. No to na koniec może jeszcze jakieś słówko do kibiców Tarnowa my przekażemy za pośrednictwem mediów. Serdecznie pozdrawiam ich i serdecznie was pozdrawiam i nie mogę się doczekać pierwszego meczu w Tarnowie i tyle. Dzięki, Kacper.